Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Aston Villa pokonała 1-0 Arsenal. Kontrowersyjne decyzje sędziego skrzywdziły kanonierów. Blamasz Manchester United na Old Trafford. Haniebna statystyka porażek. Girona wygrywa z FC Barceloną i zostaje liderem. Gol Lewandowskiego i fatalny kiks na wagę remisu. Kompromitacja Bayernu Monachium. Piękny gol piętką dający wygraną Atalancie nad AC Milanem. AS Roma kończyła mecz w dziewiątkę. Czerwone kartki dla Zalewskiego i Lukaku. Witam wszystkich o trochę innej porze, tak testowo. Nawet nie wiesz, jak bardzo łapa w górę pod filmem jest mile widziana. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się ostatnio na piłkarskich boiskach. No i tradycyjnie, zacznijmy od Premier League. Tam rozegrano 16. kolejkę ligowych rozgrywek. W jednym z najciekawszych pojedynków Aston Villa pokonała 1-0 Arsenal. Gola na wagę zwycięstwa zdobył McGinn. W tym meczu nie obyło się jednak bez kontrowersji. W 47. minucie Douglas Lewis kopnął Gabriela Jesusa w polu karnym. Sędzia jednak na to nie zareagował. W 90. minucie gola dla kanonierów zdobył Havertz, jednak został on anulowany z powodu zagrania piłki ręką. Co ciekawe, najpierw piłkę ręką zagrał Cash, ale arbiter nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki. Tymczasem Unai Emery może cieszyć się z pokonania najpierw Manchesteru City, a potem Arsenalu. Ogromną niespodzianką zakończył się mecz Manchesteru United z Bournemouth. Drużyna Erika Ten Haga została rozgromiona aż 0-3. Co ciekawe, była to już 35. porażka Czerwonych Diabłów na Old Trafford po odejściu Sir Alexa Fergusona. Za czasów legendarnego trenera takich porażek było 34 na przestrzeni 21 lat. Ważne zwycięstwo odniósł Liverpool, który pokonał 2-1 Crystal Palace. Bramkę dającą The Reds punkty w doliczonym czasie gry zdobył Elliot. W niedzielę porażki doznała drużyna Chelsea, która uległa Evertonowi 0-2. Na zakończenie zmagań Tottenham rozgromił Newcastle United aż 4-1. Dubletem popisał się Richarlison. Na pozycję lidera wskoczył Liverpool, który wyprzedza Arsenal oraz Aston Villa. Na miejscach spadkowych Sheffield, Burnley oraz Luton. Teraz przeniesiemy się do Francji, gdzie rozegrano kolejną kolejkę krajowych rozgrywek, ale zanim to... Już niedługo święta, no i u mnie w domu teraz jest właśnie ten czas, kiedy razem z żoną robimy zakupy na prezenty. I tak jak w poprzednim roku towarzyszy nam Letyshops, który pomaga odzyskać część wydanych pieniędzy, a w okresie przedświątecznym jesteśmy w stanie zgarnąć nawet do 30% zwrotu. Na przykładzie kupujecie coś za stówkę, a Letyshops zwraca wam aż do 30 zł, które możecie potem wypłacić bezpośrednio na konto bankowe lub PayPal. Jeżeli chcecie mieć większe procenty zwrotów, to zachęcam do skorzystania z mojego linku w opisie, są one jednak ograniczone, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Na Letyshops macie wiele sklepów, w których często robi się zakupy, m.in. Allegro, Media Expert czy Empik, więc w zasadzie oszczędzanie jest tak naprawdę po prostu przy okazji. Dzięki Letyshops mam już zaoszczędzone 200, więc spokojnie, starczy tutaj na jakieś słodycze do prezentów. Po raz kolejny to powiem, po co przepłacać, warto oszczędzać, a z moim linkiem w opisie macie większe cashbacki, więc rejestrujcie się już teraz. Nad Sekwaną oglądaliśmy 15. serię zmagań w ramach Ligue 1. W sobotę Paris Saint-Germain po ciężkim meczu pokonało 2-1 Nantes. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Kolomwani. Debiutanckiego gola dla PSG zdobył 21-letni Bradley Barcola. W innym sobotnim meczu AS Monaco pokonało na wyjeździe Rennes 2-1. Wygraną odniosła Nicea, która pokonała Rennes 2-1. Marcin Bułka niestety nie zachował czystego kąta, jak to nas już do tego przyzwyczaił. Ważną wygraną odniósł Lyon, który pokonał 3-0 Toulouse. Hat-trickiem popisał się Lacazette. Na zakończenie zmagań Marsylia pokonała 4-2 Lorient. Po 15 kolejkach liderem pozostaje PSG przed Niceą i AS Monaco. Lyon dzięki wygranej traci już tylko 3 punkty do bezpiecznego miejsca. Sprawdźmy, jak w Hiszpanii poradziły sobie takie drużyny jak Real Madryt czy FC Barcelona. W La Lidze rozgrywano mecze 16. serii spotkań. Real Madryt rywalizował na wyjeździe z drużyną Betisu Sevilla. Mecz ten zakończył się remisem 1-1. Przy golu Bellingama znakomitą asystą popisał się Brahim Diaz. Wygraną zanotowało Atletico Madryt, które pokonało 2-1 Almerię. Hitem kolejki był bez wątpienia pojedynek FC Barcelony z Gironą. Mecz ten zakończył się niespodzianką. Goście wygrali 4-2. Jedną z bramek dla dumy Katalonii zdobył Robert Lewandowski. W 53. minucie Lewandowski był już przygotowany do wykonywania rzutu wolnego, jednak nagle piłkę przechwycił Rafinha. Robert nie ukrywał swojej frustracji względem Brazylijczyka. W doliczonym czasie Polak miał okazję wyrównać, ale zupełnie nieatakowany napastnik fatalnie uderzył piłkę po znakomitym dośrodkowaniu. Zamiast głową trafił barkiem. To był moment, w którym większość piłkarzy Barcelony złapała się za głowę. Mogło być 3-3, skończyło się 2-4. Dzięki wygranej Girona awansowała na fotel lidera, wyprzedzając Real i Atletico. Barça spadła na 4. miejsce. Na zakończenie 16. kolejki La Ligi Rayo Vallecano podejmie Celta Vigo. W
Niemczech rozegrano kolejną serię spotkań w ramach Bundesligi. Tam kluby rywalizowały w ramach 14 kolejki. Kompromitacji doznali mistrzowie Niemiec. Bayern został na wyjeździe rozgromiony przez Eintracht Frankfurt aż 1-5. Po meczu Thomas Tuchel przyznał, że jego zespół zasłużył na porażkę, ale z drugiej strony był to dla niego dziwny mecz. Taki sam blamasz Bawarczycy zaliczyli pod koniec 2019 roku. Ostatecznie zakończyło się to wymianą trenera i potrójną koroną. Ciekawie było również w Dortmundzie, gdzie Borussia rywalizowała z drużyną RB Lipsk. Ten mecz zakończył się wygraną Byków 3-2. Gospodarze od 15 minuty musieli sobie radzić bez Matsa Hummelsa, który z boiska wyleciał za czerwoną kartkę. Punkty stracił także Bayer Leverkusen, który zremisował 1-1 z VfB Stuttgart. Liderem pozostają aptekarze przed Bawarczykami, którzy mają zaległy mecz do rozegrania. Na spadkowych miejscach Darmstadt oraz FSV Mainz. Przenieśmy się teraz na południe Europy, a dokładniej do Włoch. Tam rozgrywano mecze w ramach 15 kolejki Serie A. Przypomnijmy, w piątkowym hicie Juventus pokonał 1-0 Napoli. Zwycięstwo odniósł także Inter Mediolan, który wysoko, bo aż 4-0 pokonał Udinese. W innym ciekawym meczu Atalanta podejmowała AC Milan. Ostatecznie górą okazała się drużyna z Bergamo, wygrywając 3-2. Bramkę na wagę zwycięstwa w 5 minucie doliczonego czasu gry piętką zdobył Luis Muriel. Nie zabrakło jednak też pudeł. Największe zaliczył Kettlere. Niezwykle wiele emocji wygenerował mecz AS Romy z Fiorentiną. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, w którym Rzymianie obejrzeli dwie czerwone kartki. Najpierw za drugą żółtą wyleciał Zalewski, który spotkanie zaczął od pierwszej minuty. Tuż przed końcem z boiska wyleciał Lukaku, który w barbarzyński sposób zaatakował swojego rywala. Aktualnym liderem pozostaje Inter, który wyprzedza Juventus oraz AC Milan. Na miejscach spadkowych Salernitana, Cagliari oraz Hellas Verona. 15. serię zmagań Serie A zakończą dziś dwa pojedynki. Empoli zagra z Lecce, a Cagliari z Sassuolo. Co ciekawego wydarzyło się na naszym krajowym podwórku? W Polsce oglądaliśmy kolejne mecze 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sporym zaskoczeniem zakończył się mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce. Padł bezbramkowy remis. Lech Poznań przegrał na własnym stadionie 0-1 z Piastem Gliwice. Legia Warszawa tylko zremisowała z ostatnim w tabeli ŁKS-em Łódź. Po meczu kibice stołecznego klubu mieli pretensje do piłkarzy Legii. Śpiewali oni... W hitowym pojedynku Jagiellonia Białystok pokonała 4-2 Raków Częstochowa. Liderem pozostaje Śląsk przed Jagą oraz Lechem. Spadkowe miejsca zajmowane niezmiennie przez Beniaminków. Dziś na zakończenie 18 serii spotkań Puszcza Niepołomice zagra z Widzewem Łódź. Sprawdźmy jeszcze najciekawsze wydarzenia z pozostałych lig. W hicie Ligi Tureckiej Fenerbahçe pokonało 3-1 Besiktas. Gola ustalającego wynik spotkania ładnym strzałem zdobył Sebastian Szymański. Kolejną bramkę zdobył Adam Buksa. Między innymi dzięki jego trafieniu Antalyaspor pokonał 2-1 Fatih. W innym meczu tureckich rozgrywek Basaksehir pokonał 1-0 Hatayspor. Asystę przy zwycięskim golu zaliczył Krzysztof Piątek. W Austrii bardzo ważnego gola zdobył Kamil Piątkowski. Po jego bramce RB Salzburg pokonał Rapid Wiedeń 1-0. W Holandii trzecią asystę w sezonie zaliczył Kasper Kozłowski. Jego Vitesse pokonało 2-0 Herakles. Warto jeszcze wspomnieć, że mistrzem MLS została drużyna Columbus Crew. W finale pokonali oni Los Angeles FC 2-1. Co ciekawe, na boisku w 60. minucie pojawił się Mateusz Bogusz. Po meczu Giorgio Chiellini przyznał, że mógł to być jego ostatni mecz w zawodowym futbolu. 39-latek zdradził, że ostateczną decyzję podejmie za jakiś czas, gdy nacieszy się czasem spędzonym z rodziną. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!